W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na przyjście Pana. Od piątku, od 30 listopada w tej drodze, w tym oczekiwaniu na przyjście naszego Zbawiciela pomagają nam nasi bracia, błogosławieni męczennicy. Błogosławiony Zbigniew i błogosławiony Michał. Dzisiaj uroczyście witamy ich w naszej parafii i sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Cieszymy się, że właśnie nasi bracia franciszkanie, błogosławni męczennicy, pomagają nam i w tym pięknym wejściu ten okres Adwentu, ale również chcą nam pomagać w życiu każdego z nas, w drodze wiary, nadziei, miłości, naszego życia, naszej codzienności i naszej drodze do życia wiecznego. Kochani, wraz z nami od piątku jest ojciec Piotr, brat Jan. Jeszcze raz bardzo serdecznie was witam pośród naszej wspólnoty i cieszymy się i radujemy, że jesteście. Teraz nastąpi uroczyste przekazanie relikwii dla naszej parafii. Prowincja o prowincji świętego Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Szczenia, zakonu braci mniejszych konwentualnych, franciszkanów w Polsce. Niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Kraków 2 grudnia 2018 roku podpisała prowincja ojciec Marian Bogu. Naszej wdzięczności Panu Bogu za dar błogosławionych wprowadzamy w naszym sanktuarium nowe nabożeństwo w uczci błogosławionych z uczczeniem relikwii męczenników w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17:30, aby modlić się za przyczyną błogosławionych męczenników o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.